po raz pierwszy w Tczewie rusza Szkolny Budżet Obywatelski. Jest on adresowany do uczniów 9 publicznych szkół podstawowych. Mają do dyspozycji łącznie 200 tysięcy złotych. Ta inicjatywa wynika z dużej popularności tego dużego, można powiedzieć, budżetu obywatelskiego dla dorosłych, gdzie, no można powiedzieć, że się przyjął w Tczewie, w odróżnieniu od wielu miast, gdzie czasami są problemy z frekwencją. U nas nie brakuje ani pomysłów na wykorzystanie tego budżetu, ani też nie brakuje zaangażowania i frekwencji mieszkańców. Stąd też pomyślałem, że dobrze byłoby przenieść ideę tego budżetu również na naszych najmłodszych mieszkańców, czyli bezpośrednio do szkół. Niech młodzi uczą się jakby od samego początku takiej postawy społecznej, obywatelskiej. Oczywiście zasady są troszeczkę inne w tym momencie. Po pierwsze jest inna kwota, to raczej ma służyć nauce, zabawie. Stąd też kwota wynosi 200 tysięcy złotych na wszystkie szkoły, a mamy ich 9. Stąd też na każdą szkołę przypada kwota 222 złotych dokładnie. Przyjąłem, że każda szkoła, niezależnie od wielkości, będzie miała taką samą kwotę. Jest przygotowany regulamin. Chciałbym, żeby zgłaszanie pomysłów, weryfikacja i głosowanie odbyło się do końca czerwca, a potem nastąpią zakupy czy realizacja tych pomysłów, które młodzież i dzieci wymyśliły. Ale rozumiem, że jakoś będziecie kierunkować tę młodzież na pomysły, bo nie mogą sobie nakupować lizaków za 22 tysiące złotych. Założenie było takie, że no, nie można też zorganizować, nie wiem, jednej wielkiej dyskoteki, tak, za te 20 tysięcy złotych. To musi być coś, co będzie miało charakter trwały, rzeczowy. Pomysły pozostawiam już w tym momencie młodzieży. Projekty będzie można zgłaszać do 30 maja. Listę zwycięskich zadań poznamy po 11 czerwca, kiedy ruszy głosowanie. Zwycięskie projekty zostaną z kolei ogłoszone 28 czerwca.